Dzisiaj wracamy do trzeciego odcinka naszego vloga. Graliśmy wtedy z Chrobrym Głogów i mieliśmy mecz dla Ukrainy. Dzisiaj zobaczycie, na co wydajemy te środki. My jako odpowiedzialny klub, jako klub odpowiedzialny społecznie, który chce uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach uczących nasze społeczeństwo, jak powinniśmy się zachowywać w różnych sytuacjach. Mamy różne akcje. W tym przypadku o Ukrainie, w innych przypadkach o ochronie środowiska. Chcemy być nowocześni, odpowiedzialni, chcemy wychowywać nowe pokolenia, również i dzieciaków, które trenują piłkę ręczną. Środki między innymi zostaną przekazane na naukę języka polskiego, ponieważ chcemy i pamiętamy o przyszłości tych ludzi, którzy do nas trafiają. Po pierwsze muszą na razie jakoś przeżyć, a już myślimy o przyszłości, żeby mogli tutaj żyć w przyszłości i być jakimś ważnym elementem naszego społeczeństwa, no to muszą się poruszać, posługiwać, pracować, a żeby mogli pracować, to muszą znać język polski, dlatego zdecydowaliśmy się, patrząc pod tym przyszłości, żeby właśnie te pieniądze przeznaczyć na stowarzyszenie, które się zajmuje takimi rzeczami. Cześć, z tej strony Seba. Dziś trochę mniej jestem event managerem, marketingowcem i handlowcem. Dziś wcieliłem się w rolę kustosza. Oprowadziliśmy grupę przedszkolaków z kieleckiego przedszkola po naszej hali. Poznali historię klubu, poznali kilka podstawowych informacji o piłce ręcznej, również poprzez zabawę. A już na poważnie, jeśli chcecie zwiedzać naszą halę, poznać historię klubu, poznać podstawowe informacje o piłce ręcznej, to zapraszamy Was do kontaktu z klubem, do kontaktu z sekretariatem i zorganizujemy wycieczkę dla Waszej szkoły, klasy bądź przedszkola. Jest przygotowany taka agenda zwiedzania, więc na początku mają spotkanie z zespołem krótkie, później nieco przez zabawę poznają piłkę ręczną, historię klubu. Wyświetlamy im m.in. film o naszej maskotce Dziku Kiełku, więc poznają tak naprawdę klub od każdej strony. Najpiękniejszy. Dziękuję. Merci beaucoup. Franco, ile najwięcej minut Andy nic nie mówi? To nie są minuty. Nie ma. To są sekundy, myślę. To tylko jak śpi, może nie mówi dwie sekundy, ale myślę, że też gadam. Ten zawodnicy musiał uczyć się. I ja pomagam jak więcej, jak mogę. Najwięcej jak mogę. Pomóż sobie. Friend with benefit in future, not now. Now we are just friends. But you have girlfriend. I have girlfriend, yeah. But the injury is. Why you want benefits? I don't want benefits. It's far away from you. Okay. Next month I will find a friend with benefit. Not anymore. We should be the vlog. Nie, teraz nagrywamy vlog. Trafi? To na YouTubie. Ultra A teraz będzie brama, nie?
Zrozumieliście? You understand something? Nie, nie w Szczyszku. Tak, ja wiem. Możecie sobie zapisać. Powtórzyć. It's write it in French, you know, you just need to. Okay, but French. I need to remember. If I say in my language, I don't remember powtórzyć. Dwa mecze w reprezentacji i 15 bramek. Zobacz tu. 6 miesięcy w Kielce i 16 bramek. Zobacz tu. Ale bicep jest super. Nie planuję nic robić, wiesz? Nie? Nie. Dobra, dzisiaj o 17. Zrobcie zdjęcie z dziećmi i do domu. Bobka, lepiej, żeby tu, żeby było widać. To kiedy ty stoisz, to wtedy widać, że jestem gruby, a z Bobką tu... Ruch jest podstawą do tego, żeby się dobrze uczyć, bo was pobudza, bo się prawidłowo rozwijacie. To jest podstawa, tak? I to jest najważniejsze. To chciałbym, żebyście wynieśli. To wtedy to podanie, albo tutaj stoi moja, a jeżeli pójdzie ten, to na dalszy. No oczywiście. Bleć, ty... Tylko ja się w drugiej stronie, tak. Leworęczny jestem. No tak, no tak, w dwie strony. No napiszę tam w dwie strony. No. To, co wczoraj pracowaliśmy. Wszystko. Dzisiaj my wieczorem pracujemy to. Mija. Wy jesteście młodzi jeszcze, jesteście dziećmi. Najważniejsze, żeby to weszło w krew, tak? Żebyście chcieli to robić. Żebyście chcieli codziennie pójść pobiegać, tak? Zamiast pograć. Jaką lubicie grę komputerową? Call of Duty. Nie wiem. No, Fire Hero na przykład. I tak już sobie mówię, godzinę mniej Fire Hero dziennie, bo zakładam, że pewnie... Albo Call of Duty dziennie. I idę sobie w trakcie tej godziny na przykład na spacer. Ale ja idę, bo mam to założone, bo w środę miałem pójść na spacer. I to jest to, co jest w sporcie receptą na sukces, nie? Że macie założenie, macie plan, czego realizować. My goal this season it's to win against Płock for win this championship, win the Polish Cup too, and of course win against Montpellier for being in the final four with Kielce. Okay, you are the fashion man. I know this because you have showed me a lot of fresh styles from your clothes. No. And I just want to find out how you feel in with your style in Kielce, or maybe you have seen some fresh streetwear on the street. But I'm not fresh style, but just I like clothes. I like brand. I like shoes. And I was like that in Paris too. So for me, be like that here is normal, and the people in Kielce is great with that. So for me it's good. The same. It's exactly the same. I know you are DJ with your team. Yes. Every time I see you in the locker room, yeah. You say only French music. Only French song. Only. So. No, not only French music. I try to put a lot of song, Polish song, Spanish song, French song, of course, American song. Did it? Dlaczego? Yeah. Kiedyś taki muzyka, kiedyś drugi inaczej. Not only French. The first DJ was Olay, and really he was very bad. So that's why I take the mic. Of course. Okay. So top three non-French songs of yours. Non-French song. Yeah. Okay. The first for me is Coming. I'm coming. Second, Pepas.
seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. And third, Polish song, Billy Kid. Wielu serce ma w sakiewce, wszystko do zabrania w chwilę. Widzę moją gębę na plakatach, tylko że jest reto, a nie wanted na nich napisane. Number one French song that will come on your mind. Number one French song. Nino. VVS. Mes amis, ah, chérie, 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 j'ai mon Glock, j'ai du Versace. Promis tant de délits, grâce au baveux, on sera gracié. Pour le verser, on finira par vendre la patata. 28 sa mère, j'détaille 500 e, j'fais de la plata. How it's to be one of the few dark-skinned person living in Kielce? But for me, nothing. Because the people in Poland and in Kielce is very nice. Not only with a black guy, but with everyone, the people is with everyone. The people is good. So for me, really, is not a problem. I'm happy here. Perfect. I'm very happy to hear that. You played with the Montpellier plenty of the time, and yeah, they going to be our opponents. Yeah. What do you think? How is this team, and how focused we have to be to win both matches? Montpellier, it's a very, very good team, and it's very difficult to play against them. So we need to be focused all the game. Just be focused, and we need to play in our level, and I think we'll be good. But the most important is stay focused against Montpellier, because it's very, very hard there. And we need to win there and in Kielce too, of course. When you are closing your eyes and thinking about end of the season, yeah, are you seeing yourself rising the trophy of the Final Four or not yet? In my mind, I want, of course, but I won't be focused first time in game against Montpellier. And after, we will see if we'll go in Final Four or not. But for me, the most important is the first game against Montpellier. Okay, this is the pro sport tip. Think about every next game you have in front of you, yeah? Exactly. And after, of course, Plask. And after Montpellier again. But the most important is Montpellier and win there. Okay, Didi, thank you very much for the talk, and I cross fingers for you, of course. Thank you, see you soon. See you. Patrzcie, kto to wrócił. Co mam ci? Jestem zawsze, ja zawsze byłem tutaj przecież. Gdzie tutaj? Wszędzie, serduszkiem byłem tutaj. To, że fizycznie nie byłem, to wiesz, to dusza była zawsze w hali Legionów. I'm Gru. O, to jest piękne, piękna prawda. Piękna prawda. Pokażę wam, jak sfilmować Tomka Gębala, żeby był w kadrze od stóp do głów. Ale ty tutaj, przecież to jest vlog o klubie, a nie o nagrywaniu wideo. No, to w takim vlogu jest wszystko. Czekaj. Słuchajcie, to jest poziom... Tomek jest naprawdę duży. To jest poziom naszego zawodnika. Pamiętajcie, Tomek jest naprawdę duży. Żeby go sfilmować, trzeba to robić w tą stronę. Dzisiejszy mecz z Azotami Union Tarnów jest poświęcony w całości służbom mundurowym, służbom medycznym, wolontariuszom i harcerzom. Wszystkim tym, którzy zawsze nam pomagają w trudnych chwilach, a szczególnie podczas pandemii COVID-19, wojny na Ukrainie, muszą naprawdę pomagać wielu osobom. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, dlatego zorganizowaliśmy dzisiaj takie spotkanie, żeby im podziękować, powiedzieć gromkie dziękujemy. Tomek, jesteś już w Kielcach. Jak przebiega rehabilitacja? To jest ciężkie pytanie, żeby tak odpowiedzieć. No idzie jak idzie na razie, to wiesz, były po drodze opóźnienia, czy jakieś momenty, że było właśnie szybko. Teraz jestem już na ostatniej prostej, tak naprawdę to jest już
adaptacja do takiego mocnego biegania, zmian kierunku i gry na boisku, więc to już jest końcówka, ale ile to potrwa, to niedokładnie, nie wiem dokładnie, bo to ciężka sprawa po prostu. Psychicznie czujesz się dobrze? To wszystko idzie tak, jak sobie planowałeś? Nie, nie szło tak, jak planowałem, ale to nigdy nie jest tak, że to idzie tak, jak planujesz. Wiesz, to masz tyle czasu, żeby to zrobić, że to tyle jakby czasu całej rehabilitacji, czyli tyle elementów ważnych do zrobienia, to że zawsze coś może po prostu nie wyjść do końca. I tak było w tym momencie, ale to jest całkowicie normalne. Jeżeli miałbyś podsumować ten okres od stycznia, kiedy ciebie nie było i poddałeś się operacji, czego najbardziej żałowałeś, że co cię ominęło? Nie wiem, czy czegoś żałowałem tak szczerze. To było wszystko zgodnie z planem, wiesz? Chciałem oczywiście zagrać w tych meczach, ale chłopacy zrobili dobrą robotę. Nic nie utraciliśmy w tym momencie. Wiadomo, tam można było mówić o tym, że o jakiś mecz do końca wygrać, czy coś, może bym tą jedną bramkę różnicy dał, czy coś zespołowi w końcówce, ale to nie o to chodzi. Najważniejszy jest ostateczny wynik, czyli tak jak kiedy ja poszedłem na stół, tak samo zostało potem właśnie w tym momencie, czyli pierwsze miejsce w grupie w Lidze Mistrzów, pierwsze miejsce w polskiej lidze i to jest dla nas najważniejsze. Nic więcej nie jest ważne. Sam właśnie powiedziałeś, że chłopaki zrobili tą idealną robotę. Wszystko skończyło się tak, jak można było sobie tak naprawdę zamarzyć. Gdybyś miał wrócić do tego momentu, zrobiłbyś dokładnie tak samo? Tak. To było zaplanowane po prostu wcześniej i zrobiłbym tak samo. To jakby było już najlepsze wyjście. Tak jak to powinno być, tak zostało zrobione i tyle. Ewentualnie wiadomo, tam jakieś lekkie poprawki by były, ale to już w samym procesie rehabilitacji. Słuchaj, są ludzie, którzy są dobrzy lub nawet czasami bardzo dobrzy w niektórych aspektach. Ja myślę, że ty jesteś takim obrońcą. Zgodzisz się z tym? Nie. Nie? Nie czujesz, że jesteś filarem zarówno w naszej drużynie, jak i w kadrze? To ja jestem filarem, ja jestem dobrym obrońcą, ale to nie znaczy, że jestem tylko obrońcą. Ale ja tak nie powiedziałem, że jesteś tylko obrońcą. No to ja tak. Zapytałem tylko, czy czujesz się dobrym obrońcą. Ale mówię, że w jakimś aspekcie. Ja uważam, że w wielu aspektach jestem dobry. Nie, ja tylko zapytałem. A, to jest podpuszczenie, tam wiesz. Oczywiście, że to była prowokacja. Ja wiem, ale tak czy siak. Ja się czuję dobry w wielu aspektach i tyle. Dobra, ja uważam, że na pewno twoje zagrożenie rzutowe jest cały czas czynne. Jesteś niebezpieczny. Nawet gdy idę teraz, to czuję to niebezpieczeństwo. Myślisz, że niedługo będziesz chciał wybierać się z rzutami na bramkę? W momencie, jak mi zdrowie na to pozwoli, to będę się wybierał i to nie będzie tak, że mam być zaszufladkowany jako obrońca, czy w jakichś zestawieniach postawiają mnie jako defensora. No, na razie takie jest moje zadanie i je wykonuję. To też trzeba zrozumieć, że jesteśmy w tym wszystkim profesjonalistami i najważniejszy jest wynik zespołu. Ale jak będę mógł to i będę potrzebny, no to pomogę zespołowi w ataku też. W tym sezonie widzieliśmy już te warianty, gdzie jakby drużyna przeciwna nie była przygotowana na to, że ty będziesz stanowił o sile rażenia z drugiej linii, a jednak wykorzystywany był ten aspekt. Wiesz, jak to jest, to jestem zawodnikiem, który no, może przerzucić, może dać to zagrożenie z drugiej linii, ale to jest fajne do jakby ustalenia dalszej taktyki, bo jak ktoś zacznie do mnie wychodzić, obrona zacznie do mnie wychodzić przynajmniej na 9 metr, to właśnie zawodnicy bardziej mobilni mają dużo więcej miejsca do pokazania swoich pozytywnych stron i swoich zalet. I to jest po prostu takie coś, że okej, ja rzucę jedną, dwie bramki, i wtedy daję im wystarczające miejsca, żeby oni robili swoją magię w tym wszystkim. Więc to jest potrzebne po prostu, tak samo jak Szymon w tym sezonie gra. Wymarzona końcówka sezonu dla Tomka Gębali to? Wygrać wszystko. Wygrać wszystko, super. Tego życzę, a jeżeli byś miał powiedzieć o tym pod kątem zdrowotnym? To po prostu wrócić do zdrowia. Zrobić to, co trzeba, pomóc zespołowi, kiedy będę potrzebny. I wrócić do zdrowia, żeby móc normalnie robić wszystko to, co wcześniej. Panie Michale, wynik niekorzystny, ale dalej pan za Unią? Taka praca, trzeba wierzyć. Także fotografuję dalej swoją drużynę. Co się dzieje, jak jest 50. bramka? Zobaczmy, co się dzieje.
ode mnie. Jesteśmy sportowcami. Działeczka, muzyczka, zimna łomżunia. Dziewczyny grają w kometkę, grill skwierczy. Koledzy jak łomża leżakują powoli. Łysy, Bolek, Radziu. A, i ten zaraz będzie chciał grzdyła. To szybciutko, powolutko. Łomża leżakuje w swoim tempie.